Kacper Majchrzak, uczestnik Mistrzostw Olimpijskich 2012 i 2016, rekordzista Polski na dystansie 100 i 200 metrów stylem dowolnym, odwiedził środowiskową pływalnię edukacyjną w Lesznie. Pływak przeprowadził dwie lekcje pokazowe dla uczniów klas szóstych. Prezentował medale, techniki pływania i prowadził dyskusje z młodymi pływakami. Kacper Majchrzak oceniał umiejętności i zachowania szóstoklasistów w wodzie i dawał cenne wskazówki. Dzieci mogły nawet skorzystać z okazji i pościgać się z zawodnikiem, choć ten dał młodym pływakom taryfę ulgową.